oraz wszystkich gości, którzy zjechali do naszego miasta po to, żeby przeżyć dzisiaj bardzo ciekawy, magiczny wieczór z wieloma śląskimi artystami i artystkami. Wszystko będzie spinał Krzysztof Hanke, czyli Bercik. Wyda dowóz jak ten majonez, co jest w szałocie, co wszystko łączy. Proszę Państwa, radzę zwrócić uwagę, tamta środkowo palma się nazywa Bercik. Pora lot temu, że ją chrzcił, to znaczy nie, żeby ją zapłodnił, ale ja ją chrzcił, bo ona już trochę była. No i z tego co widzę, truda fajnie urosła. Nie wiem, zapomniał, że jak się tamta nazywał. A jak Hilda? A Bercik, kurde, poszło na szerokość. I tak widzę, idzie na szerokość, ale trudy już nie dogoni ani Hildy, niestety. Bardzo ciekawe miasto. Wchodzę do windy, Asia Bartelmigo do Kerysztok. Coś pięknego, no się czuję jak u siebie w domu. Ale proszę Państwa, dzisiejszy wieczór, popołudnie wieczór, miejmy nadzieję, że te chmury, co tam idą, to z tego nic nie spadnie, będzie przebiegał pod hasłem śląskiej muzyki, śląskich wykonawców. Jako pierwszego na scenie chciałem powitać Mirka Szołtyska. Znacie Mirka, mieszkaniec Chorzowa, gwiazda telewizji TVS. Nawet dostał taki w tym roku taki na 30-lecie swojej działalności dostał taki tytuł gwiazda, nie, perła telewizji TVS. Ostatnio można go było zobaczyć nawet na trasie dwójki, także widać, że synek się cały czas rozwija. Mo 50 minut. Od razu przepraszamy Państwa, że Mirek po występie nie będzie się z Wami fotografował, ale musi lecieć dalej. Za to jo, mnie możecie prześwietlić jak z każdej strony. Jo jest do Państwa dyspozycji. A teraz na tej scenie Mirosław Szołtysek, zapraszamy! Otwarte serce, chciej zawsze mieć i tą radością.
Serdecznie i bardzo gorąco. Dziękuję wam, kochani, za te brawa, ale szczerze wam powiem, myślałem, że w Chorzowie będą większe. Drodzy państwo, cieszymy się z tego, że w tym dzisiejsze popołudnie możemy tutaj u siebie, praktycznie jak u siebie w domu, przed państwem dziś wystąpić i z państwem przede wszystkim się spotkać, a przed państwem i dla państwa z największą przyjemnością i szacunkiem jak Ślązok do Ślązoka, moja małżonka Bożena Sołtysek. Nasza wspaniała koleżanka Marta Żuk. I po mojej lewej stronie Dariusz Barwiński. A kłania się państwu żadna gwiazda radia, telewizji, ani tej naszej, ani tej ogólnopolskiej. Zawsze ten sam mały, taki mały, za to z wielkich hajduk, Mirek Sołtysek. Witajcie serdecznie. Jesteście zmęczeni? Nie. Idziemy do domu? Nie. Pomożecie? Popojcie się jeszcze raz. Pomożecie? Tak! Nie jaj, no pomożemy, to wracą. Nie cieszycie się? Pomożecie? Tak! Obie rączki do góry. Do co krajowców godą hędę. Obie rączki do góry, ale cimcie je tam. Cimcie je tam. Panie, rączki na dół. Słowa tej piosenki są bardzo proste. Powtórzcie za mną. Hejo! Wy się są tak pomiędzy fünf a zibem. Chciałabym, a się wstydza. Jeszcze raz. Hejo! Hej, hej! Prawa rączka do góry. Widzicie, prawa strona w ogóle nie jechała tym fajnym autem do Bytomia. Wszystkie się zgadzą. Ale najważniejsze słowa tej piosenki, kochani, są takie. Kobiety, weźcie luftu i razem z chłopami jeszcze raz. Uwaga! I to będziemy śpiewać, kochani. A teraz tak. Obie rączki do góry i zaklaskamy bardzo wolno. Tak. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedzie rowery na spacery. Tak? Ale nie widzę tych rączek. Zmęczyli jesteście. Powiedzieliście, że nie.
czasem ludzi zmienia się. I o tak do końca nigdy nie wiesz, czy to ma sens. Chociaż kombinujesz, eksperymentujesz, może udą się. Tak to czasem było się, dziś czy nie w nocy i w dzień. Dziś zwierzony gali, tak. Właśnie ta muzyka też przeżywa swoje zmiany, trudne dni. Wydosiąc publika, czym zaskoczyć możesz rozdzić. Robię próba, nas się dzieje, głębie świat umieje, chyba to jest to. Serce mocniej bije, jak publiczny żyje ze snią. I rączki do góry, z tym mamy łoo! Łoo! Zaśpiewaj z nami na melodię dziś. Ona rozkręci twoich uśmiechy. Taki szalony to dziś. I jeszcze głośniej, z do góry. Widzisz publiczności, no wielki szał. Reflektor w bicie, oświetlone twarze kaszta. I o jest teraz ciekawy, no! Wszystkie ręce w górach, coś zawinny mi, ale czy to jest to? To jest to! W świecie chciał coś zmieniać, żeby wino nie iść na to. A pokaż się! Państwo, że nie jesteście zmęczeni. Jak to się dzieje? Wy nie, a zymie się leje. Drodzy Państwo, ale to nie może być nic innego w tym momencie, jak to, żeby w Chorzowie, żeby na tym pięknym nowym rynku pokazać, że zabawa tutaj jest zawsze na 102. Nie 100,2, ale na 102. Do czego Państwa serdecznie teraz zaproszę. Różne chwile, każdy to dobrze wie, że czasem te ciężkie dni radosne też muszą być. Wiesiłką dzisiaj zaśpiewamy, bo my lekarstwo na to my. Jest magiczne jedno słowo, to zabawa jest. Zabawa na 102. Dzisiaj każdy otworzy swoje serce, chociaż ciężko czasem.
dzisiaj chcą przekonać, jak razę z nami jest. Wystarczy czegoś chcieć i od razu cieszysz się. Więc dziś do ciebie zaśpiewamy, bo te lekarstwo posiadamy. To magiczne jedno słowo, to zabawa, to zabawa jest. Okay. To zabawa nas odwala. Dzisiaj każdy otworzy swoje serce, chociaż ciężko czasem jest. To nie warto się pogodować, ciężko serce, to zabawa nas odwala. Dzisiaj każdy otworzy swoje serce, żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwilę złe, ją do szczęścia trzeba mieć. Żeby razem cieszyć się i zapomnieć chwilę złe, ją do szczęścia trzeba mieć. La 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 la. I dwa. Żebyście, kochani, dostali zapalenia i my też nie. Ten utwór, kochani, będziemy trochę w takim innym klimacie, dlatego że na marzeniach ktoś powiedział, świat jest zbudowany. I bardzo dobrze powiedział. Natomiast marzenia trzeba spełniać. I w naszym życiu te marzenia się zaczynają powolutku spełniać. Krzysia Hankiego już dawno się spełniły, ale jeszcze ma mało, bo tych marzeń ma bardzo dużo za sobą. Więc życzymy mu również, żeby te marzenia się spełniły. Nasze marzenia też się spełniają, drodzy Państwo. W coraz większe grono wchodzimy, ale jedno Państwu powiem. Obojętnie w jakim gronie się znajduję, obojętnie kto nas pokorzy, kto mnie pokorzy, zawsze powiem tak. Tak, nazywam się Mirek Sołtysek, mieszkam w Chorzowie, mieszkam na Śląsku i chcę, żebyście wiedzieli, że Śląsk żyje, że my tu żyjemy. I to jest istotne. Dlatego, drodzy Państwo, będziemy marzyć. Marzymy! Żywią dziś ulice miast. Gdy dzień wstanie znowu, niebo będzie już bez gwiazd. W ogrodzie przy altanie będziesz ty i będę ja. Będziemy znowu marzyć o tym, co Bóg nam dziś dał. Niech dziś, naprawdę dziś, będzie miłości czas. Niechaj rozstania nigdy nie dotkną nas. Niech tak zostanie tak, nic nas nie dzieli już. W naszej miłości coraz więcej jest róż. Gdy zegar znów oznajmi miną dzień, noc zacznie się. Altankę opuszczając, powiem znów, że kocham cię. Za chwilę zejdzie słońce, lampy już dają swój blask. A my dalej marzymy, bo to szczęście łączy nas. Niech dziś, naprawdę dziś, będzie miłości czas. Niechaj rozstania nigdy nie dotkną nas. Zostanie tak, nic nas nie.
chcieli już w naszej miłości. Coraz więcej jest róż. Nie słowa i gesty wyrażają to, że miłość będzie z nami już na cały czas. Przecież jeszcze dawniej niezbyt dobrze szło, lecz promyk niepewności dawno zgas. Niech dziś, naprawdę dziś, będzie miłości czas. Niechaj rozstania nigdy nie dotkną nas. Niech tak zostanie tak, nic nas nie dzieli już. Naszej miłości coraz więcej jest róż. Niech dziś, naprawdę dziś, będzie miłości czas. Niechaj rozstania nigdy nie dotkną nas. Niech tak zostanie tak, nic nas nie dzieli już. Naszej miłości coraz więcej jest róż. Niech dziś, naprawdę dziś, będzie miłości czas. Oczywiście, drodzy Państwo, czasami ten czas zatracony przez nasze codzienne obowiązki, ale i przez to, co leci nam na głowa i czasami nie umiemy się z tym poradzić. Dlatego niech zaśpiewa teraz ta kolorowa Afryka, ale możemy z Państwem po prostu się jakoś porozumieć, żeby ta choreografia wyszła. Ja ją ćwiczą 3 dni nie umia. Żoną lepiej nie ćwiczyć, bo już bych dzisiaj tutaj nie wystąpił. Drodzy Państwo, to leci coś takiego, za chwilę Wam powiemy. Początek jest prosty. Jadą małpy na giskanie. O! Tak. A my zrobimy już wszyscy razem. Spróbujcie! Co takiego wniosku zmieniło się, tak na dobre.
nieba, a być może się. Nasza ziemia od przyjaznego znajdzie szybko drugie własny kąt. Tu otwarte są dla wszystkich ci, z dobrym sercem uwierz mi. Siła nas jednoczy, w niego rozważam słowa.
prawdę. I teraz uwaga, by się pocałować, zapuszczał drowa. Nie zaśpiewaj, to może. Jak to leciało? Pamiętacie? Dobrze! By się pocałować, proszę o jeden krok. Daj mi dość do słowa, a powiesz, to jest to. Nie słyszałem, kochani, teraz! By się pocałować, proszę o jeden krok. Ale po koncercie, proszę pani, po koncercie. To głosowne te słowa, właśnie mi odnoszło. Nasze gesty, nasza radość, nasza zabawa z góry, z luftu, czyli z drona. A teraz, kochani, taki dron przyjdzie tu na scenę. Przed państwem i dla państwa. On odbiera nagrody wszędzie. Puchary, medale, kilo gruszek, śliwek, jabłek, różnie to bywa. Wszystko są nagrody. Przed państwem Dariusz Barwiński.
kochani, mi się przypomniało w tym namiocie coś o lecie, które się już kończy. Lato w nas. A znacie takie hasło, co jest, co trwa przez całe lato odnośnie czereśni? Chcesz czereśnie ukochana, idź po kredyt do bociana. Prosta sprawa. A my nie chcemy czegoś takiego. My chcemy prawdziwe lato, bez zima, w naszych dobrych sercach. Bo Śląsk to jest dobre serce, to są dobrzy ludzie. Niech lato w nas trwa przez długi, długi. Pani Marina! Ciągle o to pytą, daj może ty to wiesz. Serca się zaspane, obudź je nad ranem, bo ty potrafisz to. Lato pragnienie, lato marzeniem jest, taki już jest. Serca nam trzeba, jak sprawek nieba. Czujesz się zmęczony, słońca ciepły blask rozgrzewał nasze dłonie, spleciony jak szalone. Lato w nas, lato w nas, lato w nas jest. Czujesz lec mi wiatr, co dmucho jak szalony. Śmiane słowa tak dobrane są, czuję twoja moc. Miłość jak szalona, ciągle w twoich dłoniach, bo ty ogrzejesz ją. Lato pragnieniem, lato marzeniem jest, tak już jest. Słońca nam trzeba, jak skrawek nieba. Zmęczony, słońca i ciepły blask rozgrzewa nasze dłonie, spleciony jak szalone. Lato w nas, lato w nas, lato w nas jest. Czujesz lec mi wiatr, co dmucho jak szalony. Zauważyli, dzisiaj my prawie nic nie gadali, ino walczyli z piosenkami, dlatego że nasz program jest bardzo króciutki. Drodzy Państwo, ale na zakończenie zróbmy to, wszystkie media tu się znaleźli w jednym miejscu i chcą to zobaczyć. Powtórzcie, słowa są proste. Uwaga! Heidi, Heidi, ho! Słabo, nie wszyscy, jeszcze raz. Heidi, Heidi, ho! Dajcie obie rączki do góry, do obcokrajowców jeszcze raz gadą do góry. Za te rączki chyćcie się sąsiada, sąsiadki, w Chorzowie nie biją. Najbezpieczniejsze miasto, kochani. Uwaga, ale dajcie te rączki, nie widzę, nie widzę. I tymi rączkami powalczymy. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Z nami jest uśmiechniczy, szliwy gest. Tego pragnie każdy z nas.
Czasem dużo chłonisz to, tu nie będziesz nigdy stąd. Oto twój rodzinny dom, tu miłości jest nauka, tu jest przykład każdy z nas. Nasze serca nie śpiewają, hajli, hajli, ho, i radośnie zawołają, hajli, hajli, ho, bo to właśnie taka chwila, hajli, hajli, ho, tak razem jak rodzina. Serca niech śpiewają, hajli, hajli, ho, i miłości niech szukają, hajli, hajli, ho. Dzisiaj właśnie jest ta chwila, hajli, hajli, ho, by stworzyć ta rodzina. Bawić chcesz, spróbuj z nami śpiewać też, bo to miłość zmienia świat. Halo? I nieważne wiela los, trzeba czekać na te dni, by z miłością zacząć żyć. Kiedyś przyjdą takie czasy, że odnajdziesz siebie w nim. Nasze serca nie śpiewają, hajli, hajli, ho, i radośnie zawołają, hajli, hajli, ho, bo to właśnie taka chwila, hajli, hajli, ho, tak razem jak rodzina, hajli, serca niech śpiewają i mocno, hajli, hajli, ho, i miłości niech szukają, hajli, hajli, ho. Dzisiaj właśnie jest ta chwila, hajli, hajli, ho, by stworzyć na rodzina, hajli, hajli, ho. Nasze serca niech śpiewają, co? I radośnie zawołają, co? Drodzy Państwo, i na tym Państwu serca dziękujemy. Bożena Sołtysek, Marta Żuch, Dariusz Barwiński, Mirek Sołtysek i Krzysztof Hanke jeszcze się z wami nie żegną. Pa, kochani! No, proszę Państwa, co, puścicie tak Mirka? Czy ma zapisować? Trudno, w Pszczynie mogą poczekać, nie? Mirosław Sołtysek i wspaniały zespół. To co? Jesteście! No proszę bardzo, Mirek, Mirek może być. A dziewczyny też? Oczywiście. Mirosław Sołtysek. I jest czego posłuchać i jest na co popatrzeć. Mówię o panu z trąbką. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję, żeście się mi dali napić. No bo to tak czasami jest. Drodzy Państwo, tym utworem naprawdę się będziemy żegnać, ale zróbmy coś takie z takim ewenementem, no, no niesamowitym. Praworączka do góry, powtórzcie za mną. Raz, dwa, trzy, teraz wy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, teraz wy. Raz, dwa, trzy. I teraz uwaga, słowa tej piosenki, którą będziemy śpiewać. Rączka idzie do góry, tak samo będzie. I
powtórzcie za mną. Jesteś wielki! Jesteś wielki! Pierunie jasny. I w swoim mieście to usłyszysz, kochani. Dziękuję wam serdecznie, naprawdę. To jest niesamowite, kochani. I teraz tak właśnie tym jestem wielki. Zresztą zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Uwaga! Jesteście po prostu wielcy. Koszty żyją jakoś miją, koszty się w historię wpiją. Musisz w to wierzyć właśnie dziś. W głowie krążą dylematy, zaś powiniesz się z tym światem. Ino, ze śmiechem możesz żyć. I o Cię pamiętam z przepięknych młodych lat. Jak Twoje słowa wszystkim dowamy, tak prawdziwą moc. I od góry! Jesteś wielki, kim nie wiesz, tak powstanie. Jesteś wielki, każdemu pójdziesz, pamięć dobre słowo. I wiele myśli to już to ram. Jesteś wielki, kim nie wiesz, tak powstanie. Jesteś wielki, każdemu pójdziesz, pamięć dobre słowo. I wiele myśli to już. Lądek miło stało, ktoś tam powiedział, że za mało. Lecz nie warto nie robić nic. No i ważniejsze dobre rady, młody spokój, a nie zwany. Wtedy wielkim robisz się jak nic. I o Cię pamiętam z przepięknych młodych lat. Jak Twoje słowa wszystkim dowamy, ta prawdziwą moc. Jesteś się gotowi! Jesteś wielki i niech już tak powstanie. Jesteś wielki, każdemu pójdziesz, pamięć dobre słowo. I wiele myśli to już dobra. Jesteś wielki i niech już tak powstanie. Jesteś wielki, każdemu pójdziesz, pamięć dobre słowo. I wiele myśli to już. Na waga złota i noczy spasują wrota. W kierych musisz znaleźć się ta myśl. Tyśną drogą jak to zrobić, żeby innym nie zaszkodzić. Jesteś wielki, to powtarzą dziś. I o Cię pamiętam w przepięknych młodych lat. Jak Twoje słowa wszystkim dowały, ta prawdziwa moc. Jesteście gotowi? Jesteś wielki! Dziękujemy! Jesteście wielcy. Pa, kochani. Dużo zdrowia. Mirosław Sołtysek, dziękujemy bardzo. Powiem wam, że słowa jesteś wielki bardzo mnie budują. Ja widział, że Mirek patrzył na mnie w momencie, jak to śpiewał. Proszę państwa, na początek krótkie oświadczenie. Jak chcecie ze mną zdjęcia, po występie zapraszam. Tam stoi taki czarny jeb koło tego. Jepa się zrobimy. Zdjęcia, tam on płyty wcista, wszystko co chcecie. Także dobra, teraz ty nie podskakuj i no się cicho, bo teraz ja go dum. Dobra, umawiamy się tak. Ale powiem ci, że ten pan to mi przypominał tego gościa, co jakieś pół roku temu był dzień bez samochodu, nie? I dzwonił do mnie zakład teraz tego metropolitalnego, jakiegoś tam transportu, nie? Ci co jeżdżą tymi autobusami. Panie Hankie, czy pan by nie wsparł naszego dnia bez samochodu?
Będą, oczywiście, co bym miał robić? Oblekiemy pana za kontrolera i będzie pan jeździł w autobusach. Godum, ja pierdzielę, już to się zaczynało niebezpiecznie robić. Ale godum, dobra, dali mi ten mundur i tu idziemy po estakadzie, nie? Tu jest dworze, ten przystanek, nie? Ja. I tam spotykał mnie taki gość, tak patrzy, a ja w tym mundurze, nie? On go to tak patrzy, go do... Uwa, Bercik, tyś skończył jako kobuch. No, kurde, godą, bo to, co ludzie wam powiedzą, tego nie wymyśli żaden satyryk. Ostatnio przyszedł do mnie gość i go do tak... Panie Hankie, czy panu można uścisnąć rękę? Godą, oczywiście. Uścisnął mi rękę, go do... Patrz pan, jakie to dziwne. Rok temu uścisnąłem Krawczykowi. Już nie żyje. Wiecie, jak mnie ta rynka poliła? A respondka znocie, nie? Ja, normalnie to my z respondkiem występujemy, ale jak jest biedniejszy kontrahent, to przyjeżdżamy sami. Nie, żartuję oczywiście. To są żarty, ale respondek też jest popularny, nie? A myślicie, że to jest fajnie z nim występować? Kurde, no nie patrz kobieto, nie pisz tu, bo jakby ten respondek był, to już by wszystkie na niego patrzały. Bo przede wszystkim to jest pieruństwo wysokie, szczupłe, no te baby patrzą na niego. I żeby coś z sali poderwać, to na litość muszę brać. A jeszcze jedna ostatnio przyszła. Panie Respudku, ja jest pana fanku młod dziecka. Tak z 83 lata miała. Ja pamiętam, jak pan jeszcze za Gierka w teatrze rozrywki w Chorzowie występował. I w telewizji Katowice pan grał. I potem widziała pana w takim serialu Kryminalni. To pan psa grał. A ostatnio widziała pana w Polsacie w tym... Twoja... Jak to? No, czyj to ryj? Ja już pana poznała w czwartym odcinku, bo ja jest pana fankum, więc ja mam do pana prośba. To respondek już wyciągnął długopis na autograf, a ona go do... Może mi pan załatwić autograf od Bercika? No nie gadajcie tego respondkowi. Ja tu mam teraz taki występ zrobić, taki krótszy występ, ale zaśpiewam może taką piosenkę, która chyba mnie najbardziej charakteryzuje. Panie kapelmeister, grumy. Grumy. Bywa, że miewam czasem takie dni, że nie chce mi się prawie nic. Że człowiek pod palmami leżałby, że dosyć już tej gry. Po prostu ja mam klasę. Zabrzmi to nieskromnie. Ja lubię taki...
zgęsty. To wszystko, czego trzeba mi. Już nie ma tego złego, co by tam na gorsze mi nie mogło wyjść. Więc czasem pasem mówię kumplą w twarz. Trzeba umieć, żeby żyć, nie? I trzeba mieć tę klasę i swój niepowtarzalny wdzięk. Życie tak krótkie nie jest, dlatego dobrze bawię się. Życie tak krótkie jest, dlatego dobrze bawmy się. Ciebie pytają, czy ta Andzia jeszcze ciągnie? Co ja mu powiedzie, jak się takie intymne pytania ludzie tu zadają, nie? A Jota, ale niech w Ostonie zwiedzie, że ja dobrze wyglądam. Ja już też ledwo ciągnę, poważnie. I ochycił ostatnio taką chorobę, to się nazywa tinnitus. Czy ktoś z Państwa ma takie coś? Wiecie, co to jest? To jest szum w uszach. Czy komuś z Państwa szumi cicho być teraz, bo ja godam? Komuś z Państwa szumi w uszach? Nie. Macie takie coś? Mnie przynosi 0,5 kHz pod klapiokiem, tak dowo. A ja to chycił w Niemcach, respondego do... Hanek, ja cię zawiedza do Iserlund, tam mieszka pani doktor Kuźmiuk, wybitno specjalistka od tinnitusa, ona ci to wyliczy. Tam mi zajrzała do jednego klapioka, do drugiego klapioka, go do pani Hankę, tego się nie da wyliczyć. Niech pan to po prostu pokocho. A niech się pan cieszy, że panu ino szumi pod tym deklem. Bo są ludzie, którym muzyka gro i to tak głośno i tak natarczywie, że oni samobójstwa popełniają. Jak ja się to wziął do serca, respondek mi wiezie na zot i na rozsłysza muzyka. Ale taką muzykę słysza ludzie, jakby dwóch Turków koza ujeżdżało. Flejty idą, klarnety, piszczoły godą, ja pierdziele. Jak ja by słyszał taką muzykę, to się hangna do dwóch dni. Godą respondek, choroba mi się rozwija. O godą, nie, to obok nos na światłach stoi Turek i moszyba z puszczuną, kurde. Przywiózł mnie do Polski, godo Hanek, słuchaj, jest taka sprawa, jest tu Światowe Centrum Chorób Słuchu w Kajetanach, nie? Patrzcie na mnie, nie na niego. Wiecie, jak to jest pod Warszawą, nie? Padają tam ci do wyliczu, wchodzę, dzień dobry, a ta pani 700 zł. A ja mówię pani dzień dobry, ona mówi, a ja mówię 700 zł. Zanim mi powiedziała dzień dobry, że 700 zapłacił. I potem posłałem je do doktora, on mi zajrzał do uszu, go do pani Hankę, tego się nie do wyliczyć. Po prostu jedź pan do sanatorium, do misztyry Słowa za 700 zł. Ja się pomyślał, ty ciulu, te lata wiedział, zanim że ci zapłacił. Bo ja wiedział, że muszę jechać do sanatorium. Mojej kuzynki mąż był w sanatorium, w Połczynie Zdroju. Wiecie, Kaj? Na Pomorzu tam, fajnie se chwolił. Tam jeżdżą te kobietki, co zajść nie mogą. On se chwolił bardzo te sanatorium. Już na trzeci dzień przyszło z mojej kuzynce kartka. Kochanie, jeszcze cię nie zdradziłem, ale sytuacja się klaruje. To był pierwszy przypadek w Polsce, że kobieta PKS-em z Katowic do Połczyna w 2 godziny zajechała. Co tam za wyrwa była. A ja dostał skierowanie do Polanicy Zdrój. Wiecie, Kaj? Był ktoś z was w Polanicy Zdrój? No wiecie, jaki jest problem. Ja dostał skierowanie, nie? I się tak myśla, kurde, po co ja tam jadę? Kto z panów był w sanatorium, żeby bratnio dusza tu jakoś widział, co? Byliście w sanatorium? Kobiety, ale chopy byli jakieś. No po co chop w moim wieku jedzie do sanatorium, co? No wiadomo, żeby się nie liczyć i no... A ja, bara, 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 ryki, tyki, tak, a co, trzeba jeszcze ciągnąć, rzut na taśma trzeba zrobić przed końcem, nie? I no, ja godam, na co ja te baby by nabrał, nie? Wzrostu nie widać, tak jak i inteligencji. Godam, ale kobieta jest tak prosto zbudowana, że jak ona widzi, że facet ma jakieś markowe ciuchy, to i zaraz nogi miękną, nie? Kupia się markowe ciuchy, by na te baby na ciuchy podrywał. A w Zobrzu jest taki sklep markowy, Bosy Hugo, czy coś tam, nie? Przychodzę tam na 3 maja do tego Bosego Huga,
będą 5 białych koszul, rozmiar karagla 38. A ty chłop za lady, patrzę go do panie Hanka, ja tu robię 40 lody, mu w prawne oko. Pan nie ma 38, pan ma 41. Godą, co ty pieprzysz, od bajtla nosza 38. Un go, no niech pan uważa, bo jak pan będzie za ciasno pod karkiem zapinął, to panu będzie w uszach szumiało. Czujecie to? Tamtyn skasował 700 zł w kajetanach, a choroba mi rozpoznał hop w sklepie z koszulami. No ale teraz gorszy problem macie. Andzia znocie, nie? Kurde. Teraz ją trzeba zawiadomić. Powiem Andzia, Kajzu, w filmie. Andzia, 106 kilo żywej wogi. To nie w kij dmuchał. Chociaż z dmuchaniem to już od 10 lat praktycznie nic z tego, ale... No ale powiem wam... A co ty, kobieta, myślisz, że ja się boję, ja? Co? Ja się boję, Andzie? Jak, co? Przestań tam, jak ja przyszedł kiedyś do domu, jak ja rypnął pięścią w stół, jak ja ryknął, kto rządzi w tym domu? Jak ta wylazła z łazienki, to mi się nogi ugięły. Ja myślę, że ją nie ma. A ona go do, ja rządzę w tym domu, a o co chodzi? Ona go do, no, ja go do chciałem się ino upewnić. No i co? I teraz go do Andzia, ja wyjeżdżę do Polanicy, a na ciebie już nie ma pieniędzy. Ja myślę, że ona to przyjmie z godnością. A ta pysk jak krokodyl. Ty luju parkowy mi godą. Ja ci dom Polanica zdroj. Czy ty się nie możesz jechać bliżej? Przed samym na Śląsku kurort. Jastrzębie zdroj. 6 kopań, 12 hałd, piękny mikroklimat, średnia długość życia 36 lat. Pado spać będziesz z duma, a na kopalnię Jastrzębie do Badyhausu będziesz na zabiegi jeździł. I no ja już w ogóle nie słuchał, no dum waliza poszł na dworzec do Zabrza, 4 godziny między wagonami, że łaził tak. Wola to niż patrzeć, jak ona mi po kuchni depto. O Jezus, jak ja tam syna widział, ty. Pociąg odjeżdża, baba wyjeżdża do sanatorium, a kochający małżonek ją żegno. I tak ten pociąg ruszał, a on tak drepto za tym wagonem. Kochanie, i nie zdradzaj mnie w tym sanatorium. Co gadasz, ja cię nie słyszę. Nie zdradzaj mnie w tym sanatorium. Ty gadaj głośniej, bo pociąg ruszał, ja nie słyszę. Nie zdradzaj mnie w sanatorium. Jak przywalił w słup go, żeby cię zaruchali na śmierć, ty cholero. Przepraszam, ja to musiał zacytować, ale tak ten facet powiedział, nie? A jechaliście tym Pendolino kiedyś? Ja. Kurde, ja jechał. Dostał jak bilet. No, wy obroście się, że te Pendolino między Zobrzym a Gliwicami on się rozpędza do 47 na godzinę. A drzwi tak robicie. Psz. Mieliście takie coś? Włazicie, a drzwi tak. Jak ja przeczytał wagon restauracyjny, ja wiedział, że daleko nie zajada. Chociaż powiem wam, kultura jest to nieco co wars za komuny, nie? Bądźcie elegancko, wykładziny, skóry. To troszkę za wysokie robią te bufety tam. No, się nie śmiej, kobito. Ja się nie umiał 50 zamówić. Ja 4 razy skokał, zanim barra na rozmię uwidział. Ale pado, panie Hankę, nie czyś mi pan łupierzem nad ladą. Niech się pan chyci krawędzi baru nadstawi dziupio, panu by dalął. Tak 0,7 przechylił. Jeszcze żaden tak prędko malucha nie zatankował. Boże, mi się film urwał, ja nie wiem, jak ja jechał do tej Polanicy, ale na Facebooku pisali, żeby widzieli 3 razy w koluszkach. Parę dni później, patrzę, mnie za kragel wyciągli, na dworcu mnie postawili, normalnie Polanica zdrój, 3 dni po wieczorku zapoznawczym, wszystkie baby podzielone. No i co? No się nie śmiej, fajny pokój, że młodo dostał, wiesz? Izolatka koło kotłowni. No wszystkie wygody były. Ciepło, woda, zimno, woda. Z kaloryferów woda. No i gorzej z tymi babami, bo że się spóźnił na wieczorek zapoznawczy, nie? Wszystkie podzielone. Myślę, co ja tu by da? Za singla lotał? Czy ty dnie? Ty, z tym telefonem, filmujesz mnie teraz, ja? Patrz, no pokaż mi tu zbliżenie, ciul, jedziesz sam. Tu bije serce starego podrywacza. Wiesz, co to jest podrywacz? Tu, podrywacz, to jest łowca.
Po angielsku predator. A predator wie, jak się zaczaić na zwierzyna. Przy drudze do wodopoju jest taka olejka, co prowadzi do pijalni wód mineralnych. Siedza w krzokach i patrza na ta zwierzyna, co łazi. I on zauważył, że kobiety w sanatorium, one są jak antylopy gnu. One chodzą w stadach. A na Animal Planet powiedzieli, żeby stado rozbić, to predator musi odseparować przewodnika stada. Chodził z nimi taki stary kuta z Nowego Sącza. To jego tak na bok odsunął go, proszę pana, jak przyjdę do zdrowej na dancing, czy ją tam coś poderwia, on tak wejrzał go do, panie Hankę, tu tyle kobiet przychodzi, takich młodych, tak pięknych, a tak napalonych. Tam nawet taka pokraka, jak pan coś poderwie. No, dał mi do myślenia. Jak te baby poderwać? Pamiętajcie, hopy, idziecie na five, nie? To nie wchodzicie na five o five, ino 15 po five, żeby mieć entrée. Oni muszą wiedzieć, że panisko wchodzi. Kragel do góry, żeby metkę Hugo Boss było widać, nie? Wchodzicie, mantel szatniarzowi z backhandu, ciul, niech łapie. Pan wchodzi, drzwi, nogą. A one no dup, dup odbiły, patrza, leży kelner, buła na czole, dostał drzwiami, kurde blade, przekroczą go, patrza po twarzach tych kobiet. Szkurde, tam był zjazd potworów z Loch Ness chyba. Co tam za aparatki siedziały, tak patrza, jakby do mnie, nie wypija pół litra, nie zatańcza. Kończyliśmy 3.07, już mi się nawet jedna zaczynała podobać, taką emerytka z Koszalina. Siegodę, będziesz dzisiaj wieczór moja, daleko nie uciekniesz, boś kulawo. I już jak tak wycylował w nią, myślę, no jak teraz podejda, się ukłonia jak gentleman, jak ułan, tańca nie odmówi. I się do niej skradł jak puma. Po drodze myśla, w tomie z tego ułańskiego ukłonu podniesie. Tela, co jego głowa spuścił, jeden zawołał, 22, ruszamy! I o takiej sztuczki nie widział na szkoleniu przeciwpożarowym w kopalni. W ciągu 10 sekund 150 osób pitło z tej sali przez takie drzwi. Ino została orkiestra Parkiet i Ogo. No kurczę, kaj oni uciekli? A kapelmajster, panie Hanko, niech pan rusza. Zaczęło się safari. Mo pan kwadrans, jak pan nie dobiegnie do sanatorium, zamykają drzwi, wilczy bilet, nie ma kaj spać. No kuźwa, co to ziobro te prawo wymyślił? Co to jest? Leca do szatniarza, proszę szybko płaszcz. A Ogo, no bardzo przepraszam, płaszczy brakło. Tam był taki młyn, że żołnierz wracał do koszar w czopce z nutry. I no ją wyskoczył z tego szynku, gonia peleton, patrza na czele peletonu, dwóch narąbanych z dyskopatium. Za nimi jeden na wózku inwalidzkim, keremu z rąk się kopciło tak z górki hamował. Po 3 minutach doganił grupa ucieczkowa na plecach, czuje oddech górników z zaawansowaną pylicą, każe ciągnął pod ta górę, jakby mieli kartkę na wyjazd z kopalni. Ten na wózku to był ostatni się, kiedy się wkulął, a drzwi jak pendolino, pszciul zawarte. Hankę nie mokaj spać. Patrza, ciągnie ten z Nowego Sącza. Panie Hankę, niech się pan nie martwi. My tu mamy swoje ścieżki. Sanatorium jest w remoncie. Tu z boku jest lina, po której robotnicy zaprawę do góry ciągną. Walimy jak tarzany po tej linie. Rzek pierwszy raz widział Tarzana, co miał 80 lat. Hop, kiedy na samych rękach, bo w obu szłapach miał zepsute łękotki, po linie wyłaził na wysokość 3. piętra. A tam w oknie czekał na niego lekarz z wypisem i gratulacjami tak szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję, a mogą być oklaski, bo tak się lekko spocił. Ale jak ja tutaj widzę, te kobiety tak patrzą. Wyście za młode jeszcze na mnie. Wy się jeszcze uczyć. Ale tu takie starsze pokolenie, moje pokolenie, jest ciacho, nie? Jest na czym oko zawiesić. Już ledwo ciągnę, ale kurde, jeszcze coś dum. Dum z siebie wszystko, w razie czego pamiętajcie, kobietki, macie do czynienia z prawdziwym śląskim macho.
Wiesz co to jest macho w ogóle? Cicho być. Wiesz co to jest macho? Macho to jest taki, co ma 85 lat bez zębów i sucharek w herbacie macho. Nie, nie, ja mam jeszcze swoje, także pani przyjdzie po tym dom, pani góra ponosić. Kurde, ale fajne kobietki tu są. Co to gadali? Chorzowianki są piękne. I blondynki, chociaż no... Jedna niby blondynka, ale ta motę odrosty. Ta... A to znaczy, jak blondynka ma odrosty, znaczy, że mózg jeszcze walczy. Rude są fajne. Kurde, tam tak ryszawo. Rude są fajne, bo się godą. Czym bardziej zardzewiały dach, tym bardziej mokro w piwnicy. Nie, ja mam tu takie mądrości ludowe teraz godą. Kobietki, ale jak chcecie wiedzieć, z kim macie do czynienia, już wam powiem. Godają o mnie playboy z Pyskowa, bo szaleją za mną kobiety i kosz do frelka mi się podoba, ale żenić się nie chcę niestety. I on mam zawsze czyste gacie, a urola mam potacie, a zaś dowcipo mamusi. Pomóżcie mi! Ją mam zawsze czyste gacie, a uroda mam potacie, a zaś dowcipo mamusi. I widocznie tak być musi. Pani patrz, jaki filmowy głos powie. Wele już trudno mi się straciły, no i wędli się troszkę obrosło. Te stare frelki o świecie zdyły, a te młode jeszcze rosną. I ona zawsze czyste gacie, a uroda mu potacie, a na środki po mamusi. I widocznie tak być musi, on uśmiecha. I ona zawsze czyste gacie, a uroda mu potacie, a na środki po mamusi. I widocznie tak być musi. Ale to kobiety ciało czy tortyczki? Jak wyglądą? Tak wyglądą. Ono jest młodszy pasa, nie dorównął mi nigdy Belmundo. Wciąż mi to wasza ostatnia szansa, kiedy mnie wiele dzisiaj. I on są zawsze czyste gacie, bo się zgłosi, a uroda mu potacie, a zaś dowci po mamusi. I widocznie tak być musi, jadymy. I on są zawsze czyste gacie, mikrofon zapiszę, czy wyście zapiszczały? Ciu, ale się zmęczył. Ja pierdzielę, co to? Ciu, jak mi spod pachy poszło teraz. Ja pierdzielę. Wiecie, jakie to jest męczące? Wy się też tak pocicie tu jak ja? Ja? Ciepło jest, nie? A mnie teraz jako mikropelka teraz idzie przez rów mariański i do nogawicy. Bo ty się moja pyta, czemu masz takie mokre fuzekle? Bo się poca! Ale czujecie to? Ja się poca i niechudna. Co to jest? No, kobietki, patrzcie. Widzicie te ciało, nie? Wiela to może być lot. Możecie się pomylić o 20. Wiela mo. Czekaj, jeszcze raz. Uzgodnijcie zeznania. Ja 50. Dodaj. 65 lot w tym roku. No to się cieszycie, jeszcze ciągna. Ja się 64 lata już odchudzą. Ja już u mamy przy cycku się nawet też odchudzą. Mama mnie huśtała go do synek, pamiętaj,
dwa razy ciągniesz, rozciśniesz. Żebyś był ładnym oseskiem. Całe życie się odchudzą. W przedszkolu, że się też odchudzą. Pamiętacie, co go dali w przedszkolu? Co zeżresz, tym wyjdziesz. Tak go dali, nie? Jakby no w przedszkolu na przykład dawali kotlety, wiecie, jaki ja bym był srogi teraz. A oni nam dawali tran. No trudno, żeby ona tranie poszła do góry. Co zeżresz, tym wyjdziesz, nie? I poszło tak na szerokość, jak wieloryb. My bajkle byli 3 pary, 18 metrów w obwodzie to miało. I pani wezwano było, jakże miał 7 lot do szkoły. Mama przyszła, pani go do... Pani Hankę, jak ją patrzę na tego pani bajkla, jak on poszł na szerokość. Jak on poszł, ale niech się pani nie martwi. Jak on poszł na szerokość, to znaczy, że jego organizm zbierał siły, co by wyszczelić do góry. I do się kurwa czekam. Kiedy w końcu wyszczela do góry? Wszystkie diety, żeś przeszło, wszystkie. Może roz w wojsku, żeś miał odpowiednio waga. Żagań, 11 Drezdeńsko Dywizja Pancerno, 9 Batalion Rozpoznawczy. I Hankę. Najmniejszy żołnierz w całej dywizji. Się kurde kobieto. Przestaniesz się śmiać? Ją wszystkie defilady zamykał. Ostatnio czwórka z lewej strony Hankę szło. Kurde, i ty zgodą obywatelu kapralu. Dejcie mi coś, albo nasujcie czegoś do futru, żeby ją poszło do góry, bo ja nie będę zamykał tych defilad, bo się czuję jak komunista z tą czerwoną chorągiewką. A on mi go do szeregowy Hankę, wy się nie martwcie, małego żołnierza trudniej trafić. I zamiast mi dać coś na wzrost, to mi suli do futru, żebych nie miał popędu. No się nie śmiej młodo, nie wiesz co to jest brum. 2 lata suli nam do kawy brum. 2 lata, że te świństwo pił. Po 45 latach to zaczęło działać. Czuję teraz to działo, kobiety. Kurde, jak ja przyszłam z wojska, jak mama obejrzała go do synek, ty na Ślązoka nie wyglądasz. Ty się obraz nędzy i rozpaczy, jak Gorol z Sosnowca. Ja cię muszę normalnie wypaść na śląskiej diecie. I mi zaczęła ważyć 3 razy dziennie. Rolada kluski, modro kapusta, rolada kluski, modro kapusta. Po tydniu ją tak przybrał, że jakże chciał oblec dżinsy, to troszeczkę jajka, że musiał łyżką do obuwia wciskać. Się śmiesz, kobieto, streczu nie było wtedy jeszcze. I opacza go, do mamo, patrz. 15 kilo za miesiąc ją przybrał. Wy to do trumny będziecie wkładać. Bo ja mam taki organizm, wiecie. Widzieliście, jak tu Szołtysek pił wodę mineralną, nie? Fajny organizm, bo trochę mu tu tam, Samara mu poszło, ale... On ma fajny organizm. A ja jakby od niego ta woda wypił, mój organizm z tej mineralnej wody by się wyciągnął tłuszcz. I jeszcze by mi go na brzuchu odłożył na ciężkie czasy. Bo ja mam taki organizm. Co zeżresz, tym będziesz. Mój organizm zeżre, to kuźwa nie oddo. Poważnie, taki organizm. Diety, żeś miał. Mieliście dietę Kwaśniewskiego, pamiętacie co to było? Profesor Kwaśniewski, zeżresz 6-kilowe golunko, schudniesz 7 kilo. 4 kilo, że przybrał na tej diecie. Dieta kopenhasko, ino zielone, że spierdzielał cały trownik koło bloków. 2 kilo do góry, na zielonym. Tylko to ona wszystkim przybiera, nie? Potem była jedna dieta fajną. Dieta 3 kroków. Siadasz do obiadu i tak długo żresz, aż nie możesz zrobić 3 kroków. Potem dieta obrotowo, ta była fajna. Co się obrócił, jak to, że coś zeżar. Dieta kiwi, mieliście? Kiwi. Wszystko jesz, ino nie kiwi. Ty, żeś na tym przybrał. I ona wszystkim umiała przybrać. A tu kobiety, o, widza, wy też niekiery. Weteranki walki z wagą. Asia Bartel, 10 lat w świętej wojnie. Ją zaczął naukowo opracowywać problem lekkiej nadwagi u kobiet. Ja zauważył, że kobitka z widoczną nadwagą będzie na pewno żyła dłużej niż facet, który jej to wypomniał. No. Wiecie, co jest najgorsze w tych dietach wszystkich? Wszędzie stoi tak. W pierwszym zdaniu. Po pierwsze, odstaw alkohol.
Co pani, co byście powiedziały na to? No jak co tak jest? Nie ma szans! Nikery inaczej w wodołóżkach nie zatargasz. One muszą się napić, nikery. Są takie kobiety. Ja mu w Lipinach kolegi gwałtę, jak ją się z Jadzią żenią, ja myślę, że ona będzie ważyć jak jej mama, a ona pije jak jej ojciec. No? A mamy takiego kolegi, Alosza Avdiejew. On go do tak, wiesz co, u nas problem na Ukrainie, problem tego odchudzania u kobiet rozwiązał lekarz z Odessy. Przychodziła do niego taka pacjentka i on go do, oczywiście, że ja panią odchudzę, dzisiaj medycyna czyni cuda, ale proszę pamiętać, że chuda krowa to jeszcze nie sarenka. Także bardzo szybko skończyły się, mu się te klientki. A ja ostatnio próba odchudzania podjął przed świętami Bożego Narodzenia, nie? Godem, Andzia, nie kombinuj, jest COVID, nie ma granio, nie ma z czego żyć, wymyśl jakiś gryszyk, ale taki, wiesz, delikatny. A ona, ja bym chciała coś takiego fajnego, niskiego, lakier czerwony, metalik i żeby miało 3 sekundy do setki. To, że jej kupił wagę łazienkową. Pierwsze nad tym stanął, ujek Kazik, żeby to przetestować, go ty, ja jeszcze nic nie zeżar, a uraciło o 5 kilo. Dodało mi 5 kilo jeszcze przed Wilium. I każdy się zwożył. Jakie my mieli smutne święta. Tela żarcia, a każdy, dziękuję, ja się odchudzam. Karbną dopiero w kwietniu zdechną. Tak długo pływał, no bo żaden nie miał sumienia go zabić i zeżryć. I teraz, pani, jak pani ma na imię, pani Kasiu? No. Jak? Pani Grażynko, podoba się pani moje ciałko? Jak? Widać, że jest na diet? Jo, jakie pyszko. Pani ma fajne bioderko takie. A ma pani tatuaż? Nie? Ja mam koleżankę, ta jak miała 18 lat, to się na pośladku tatuaż zrobiła, taka róża. Teraz ma 55, byście widzieli, jako z tego się zrobiła dupną kapusta. Kurde, to jest niemożliwe, także lepiej się nie tatuować. A jo jest na diecie, to się nazywa dieta cud. Wiecie, co to jest? Co? Nie. Jesz, co chcesz, wiela chcesz, pijesz, co chcesz, wiela chcesz, a cud będzie, jak schudniesz. Dziękuję. No jadymy dobrze, na razie. Słuchajcie, Mio wypełnił czas, bo już za 15 minut wystąpi Darek Niebudek, ale to o nim opowiemy za chwilę. Jezus, jak, jest ją mokry tam ze zadku, ja? Poważnie? Jezus. Dobra, słuchajcie, rozpiną koszula, ale patrzcie, jak to tu chodzi wszystko, nie? A niech pani nie kontruje, no normalnie. Chciałybyście mieć kobiety taką figurę w tym wieku? Uwaga, to musicie robić takie ruchy, dawaj. Jadymy. Patrz. Takie ruchy trzeba robić. Facetów do tego nie namawią, bo jak są luźne babki, to się za bardzo bują. Ale kobietki mogą tak ćwiczyć codziennie. Jo jest kulturysta, ale to jest dziwne. Są mam wyrobione, miną mięśnie widzne. Bicepsy mam z fula. Grażyna, widzisz to? Piersiowe z Pilsnera, chcesz poczymać? A ta wielką kula z samego Portela. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co z koła kapać ci łopot? Z tych nie wino piwo pić trwale, by rozwijać swoich mięśni z plot. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co z czoła kapać ci łopot? Z tych nie wino piwo pić trwale, by rozwijać swoich mięśni z plot. Grażyna, naglej się mnie na komórka, a na wieczór się będziesz puszczać. Znaczy, będziesz się odważać, synku. Ja ci zrobię takie coś, patrz. Jo jest kulturysta. Takie mam nawyki, że piję ze słuchu. Bulgotu muzyki. Jak to chodzi?
i jej aerobik, lepszego atlety. Piwo z ciebie zrobi, ale mi warga wisi. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co z czoła kapać ciwo pod ciwo? Stygnie i no piwo pić wytrwale. Pić, pić, by rozwijać swoich mięśni zbrodni. Po co chodzić na gimnastyczne sale? Po co z czoła kapać ciwo pod ciwo? Stygnie i no piwo pić wytrwale. Pić, pić, by rozwijać swoich mięśni zbrodni. Teraz demonstruję figury kulturystyczne. Jak się podoba, to oklaski, dobra? Pierwsza figura szkatuła. Czajni! Kulturysty! Jo, jest kulturysta! Jak pociągi nas z flachy, to wypiją cało. Za jednym zamachem, ale jest też picia. Piwa słabo struna, nie Grażyna? Jak za dużo pija, to mnie bije żona. To się śmiej, Asia, bo to wszystko jak krzyknie. Co chodzić na gimnastyczne sale? Po co z czoła kapać ciwo pod ciwo? Nie idą piwo pić, wytrwale. Pić, pić, by rozwijać swoje mięśnie z brodu. Na gimnastyczne sale. Po co z czoła kapać ciwo pod ciwo? Stygnie i no piwo pić wytrwale. Pić, pić, by rozwijać swoje mięśnie zbrodni. Wszystko na ten temat, szał jak pieron. Kurde, czekajcie, teraz mi się ten szakiet uwiesił i pomożecie, chłopcy? Kurde, jak ja się faj, jak ja się cieszę, że ja grom dzisiaj w Chorzowie. Jutro Dąbrowa Górnicza. Nie, wytrzymia, wytrzymia, oczywiście. Trzeba chodzić. Mogę się to tak obryć, ja. Dziękuję. Dziękuję. Ale patrzcie, powiedzcie, czy to nie jest fajne, że na śląskie imprezy ty przychodzą te drugie takie, nie? Niech przychodzą. Proszę bardzo. Niech oni wchłaniają naszą śląską kulturę. My mamy w ciul. I no niech się do nas nie przypieprzają, nie? Niech się nie przypieprzają. Jacy ci Ślązacy są dziwni. Jak oni dziwnie gadają. Ja już w Hajdukach mieszkam tydzień, ja ich nie rozumiem. Tak gadają, ja. No ale że my są inni, no tego się nie da ukryć, nie? Wszyscy, Hanysy to w ogóle inna nacja. Ja jak był mały, to... Mały. Także był bajtlem, nie? To się pytał ojca, godą, tato, czy to prawda, że ludzie pochodzą od małpy? Godą, prawda, synek? A Ślązoki, no my też, my od King Konga. A ja się kapnął, że ta całośląska kultura coś było nie tak z tą inną naszą polską kulturą, jak żech był w wieku 16 lat. Pojechał żech do Ślesina, to jest w Wielkopolsce, tam my robili ogień w lesie. Przyszedł miejscowy strażak kozą nam to zgasić. I wtedy ja do niego powiedział taką czystą polszczyzną, jaką my go dali na placu w Bielszowicach. Godą, panie Feuerman, co wy już steruje taką mała blandera? My sam to obstrabowany Bolsztajnami, sam się nic nie powinno hajsnąć. A ten wejrzał go do, do you speak English? Kurde, dwóch Poloków. Godą ze sobą po polsku i się dogadać nie umie, czujecie? I że zaczął kombinować, jak to jest z tą naszą śląską kulturą. I wiecie, co mi wyszło? Że właściwie całoświatowa kultura powstała tu, na Górnym Śląsku. No, nawet gość kiwie, że tak. Światowo... Nie wiem, czy ktoś z państwa się przyznał, że tam jest tym obcym. No pani na przykład. Uczyliście się w polskich szkołach o poezji. Poezja powstała na Górnym Śląsku. Wybitny wieszcz narodu śląskiego Achim Mickiewicz. No Achim pisał przecież od A do... Gówno! Czego? Gówno tam do Katowic pierdzielisz tam. Co ty czytasz za podróby? Oda do śląskości Achim napisał. Pisał śląskości. Ty nad poziomy wyfurgnij.
a okiem słońca Hanysów całe ogromy przeniknij od Skoczowa do Płońska. Tak powiedział. Wiesz, kaj Płońsk, młody? Kaj jest Płońsk? 60 kilometrów na północ od Warszawy. I my w XIX wieku, my Ślązoki, ludzie, my tam mieli aż terytorium pociągnięte. Komu to przeszkadzało? Jak my pójdziemy w tym dymbie, jeszcze pora lot i przyłączymy Gdańsk do macierzy! Jeszcze Batory będzie miał dostęp do morza. Tak jest, wszystko będzie, bo nam się to po prostu należy, bo my są Ślązoki. A jeszcze my mieli jednego wybitnego wieszcza narodu śląskiego, Cyprian Kamil Norwidz, Ślązok, opisywał problemy śląskiego górnictwa. Przecież pisał Bema pamięci żałobny rapsod. Pamiętacie, jak to szło? Kaj, to idziesz cieniu. W oryginale jest kaj, zadupiasz cień, ale... Kaj, to idziesz cieniu, ręce załomawszy na pancer. Ciul siedza, normalnie siedzicie jak na tureckim kozaniu. Nic z tego nie rozumicie, nie? Nie rozumicie z tej śląskiej poezji nic. Kurde, dobra, czekajcie, czekajcie, nie nerwujcie mnie. Robimy teraz analizę literacką tego utworu. Autor zwraca się do podmiotu lirycznego słowami cieniu, tak? Grażyna, patrz na mnie, co widzisz? A Ciula, tam nie cień widzisz ty. Cień, mu napadł cień? Nie! Cień to jest metafora śląskiego górnika. Hop, hop, jak się ci wziącha powiedział. Cień, chudy, niedojedzony, niedopity. Nie ma papu, nie ma tutu, nie ma Godomu cieniu, jak zjedziesz pod ziemia, to ty na ten pancer, czyli przenośnik zgrzebłowy, się możesz łapa dać. Bo ten pancer stoi 3 lata, bo ci gruba zawarty, ciulu, to po co ty zjeżdżasz? To powiedział Norwid. I on był wybitnym wieszczem, bo on przewidział, że po iluś tam latach w XXI wieku dupnie całe śląskie górnictwo, a wągel od Rusów będą przywozić. Tak to przewidział, dalej jademy. A ty co tak łazisz tu, kobieto? Noga a la Robocop? Nie, fajnie, nie, przepraszam, nogi mu fajne. Się tak godo, jakie glajzy, taki Banhof. No dobra, już więcej nie będzie przechodzić tu. Czekajcie, Grażyna, patrz na mnie, uważaj. Kaj powstał romans rosyjski. To ona... To po co ja to tu godą teraz cały czas? Godą, że na Śląsku wszystko powstało. Romans rosyjski też, znasz taki romans, który opisuje wygląd górnika po wyjeździe z podziemi? Oczy czarne. Drugi romans opisuje tragedię górnika, który mył w łaźni łańcuszkowej. Ktoś ukradł talinkę, na której gumnioki pod dachem wieszą. Znasz to, jak ten Rus wychodzi na Bady Haus i śpiewał Kajlinka, Kajlinka, Kajlinka maja. To wszystko u nas powstało na Śląsku. Grażyna, skup się. Skąd się wywodzi najwięcej wybitnych aktorów? Oczywiście, jest nos tu kilku. Respondek, nie budek, jo. Ja reszty nie znam. Ale była taka aktorka starszego pokolenia, na imię miała Aleksandra Jako. Śląska, a nie małopolska. Zafascynowano śląskością do tego stopnia, że włosy ufarbowała na taki kolor, że wyglądała jak jedno z piękniejszych miast naszej krainy. Godali Ruda Śląska. A Jankę Pura, chłopak ze Sosnów... Ja pierdziele. Żeby nie budek nie słyszał. A w Mimrowce po plecach wczoraj przeszły. Ja pierdziel, Kajo tam wjechał do tego Zagłębia. A wiecie, przez co to jest? Przez objazdy. W Będzinie jest takie rundo, co ten sum tramwaj może was 4 razy zabić. Wiecie, Kaj, tam taki baner postawili. 65 lat kultury Zagłębia. Kuźwa, to jakby 4 dni morza robili. Zagłębia i kultura. Ja pierdzielę. Dobra, jadymy dalej. Grażyna, patrz na mnie. Kaj jest kolebka światowej architektury.
Na Śląsku, bardzo dobrze, bo nam się tu wszystko kolybie. Bez to mamy kolybka. A Włochy powiedzieli, nie, Ślązoki, przyjedźcie. My mamy cud architektoniczny, tako krzywo wieża w pi... Cicho być! Nie, to przez usta nie przechodzi. Ale ktoś z Państwa to widział, te krzywe? Ja? No, powiem, prawdziwy Ślązok by tam nie pojechał. Po pierwsze, to nosi paskudną nazwę. A po drugie, ja by pod tym nie stanął, bo to 10 lat temu remontował polski inżynier. To dupnie na 100%, to się obali. A już chińskie wycieczki 3 lata w kaskach tam chodzą. A warszawioki zaczęli kombinować. Być może my też mamy jakąś krzywą budowlę w Polsce, którą byśmy mogli świat zadziwić. I kaj oni szukali, kto wie, kaj jest słynny krzywy dom w... W Toruniu! Ja pieprzę, jeden krzywy dom mają! I oni chcą szpanować na świat, do Bytomia na Bobrek przyjechać. Tam obejrzeć całe osiedla krzywych domów. Niech przyjadą chińskie wycieczki. Niech popatrzą, jak w swoim mieszkaniu górnik do Haźla pod górkę chodzi. Już dawno mieli to rozebrać, ale Morawiecki zaś powiedział, nie rozbieramy tego, bo to są osiedla antyalkoholowe. Pewnie, tam postawisz tą 50, tak krzywo jest, że do 50 20 gram wchodzi. Halba w 4, 2 godziny piją. Ludzie, no jak żyć, jak żyć? I teraz mieliśmy, Jezu, jak to szkoda, że to rozwalili. Dom Kultury Kopalni Wujek, pamiętacie? Jako tam była sala, tam było tak krzywo, że między tą ścianą a tą różnica poziomów na scenie miała 1,83 m. Jak tam zatrudniali aktorów, to ino takich, co mieli jedna szłapa krótszą. Ja tam był na ostatnim spektaklu Romeo i Julia. Ja, jak ta Julia ciulła z balkonu. Ona furgała jak szmata z Badehausu. Pod szóstym rzędem ta Julia pozbierali. I oczywiście to jest nasz, Ślązoków, wkład w światową kulturę. No oczywiście między wami się teraz nie będę ujawniać, za wyjątkiem tamtej pani Rudej, nie? Ale szacun. Ale ja rozumiem, jak wy po tej chodzicie, nie? Co ten mały tam pieprzył? Co on tam gadał, panie Ślązaku, że wszystko powstało na Górnym Śląsku? Tak? A to może Kościuszko też jest Ślązakiem? Tak! Ślązokiem, pani Rudo. Kościuszko był Ślązokiem, a wie pani skąd sobie wziął nazwisko? Od Huty Kościuszko w Chorzowie. No, oklaski mogą być. Pójdźcie za mną, narodził się nowy Korfanty. Poważnie? Poszlibyście za mną? Ja, jakbyś tak powiedział, pójdźcie za mną, ja? Ciu, jakie wyjście są proste. Ja bym chciał pokazać, jak to jest w polityce. Jeden mały pierdoli, a cały naród mu wierzy. Ty się też dowodzie nabrać, ludzie. No dobra. Która mamy godzina? Za 3 minuty ma wystąpić Darek Niebudek, ale zanim to nastąpi, to jeszcze muszę zaśpiewać piosenkę, którą koniecznie żeście tu chcieli usłyszeć, czyli Moplikiem se jada na szychta. Jeden z największych przebojów kabaretu Rak. Pani tam, pani skąd pani jest? Przepraszam, panie Rudo. Sosnowiec? U was się to nazywa piździk, Moplik. Bo jak się na tym jedzie... No, to jest zimno. No to co, jademy? Moplik, odjazd! Na gobie mu w gogle karty.
Oczywiście widzę, że Darek Niebudek, nasz przyjaciel wielki, nie wypominamy ci, Dareczku, skąd pochodzisz, bo już jest prawie, no nie wiem, trzecie pokolenie na Śląsku, nie? Ale lepiej godasz od niejednego Hanysa. Wybitny śląski aktor, nie tylko śląskich scen, polskich scen, Darek Niebudek, laureat Złotych Masek. 30 lat na scenie, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury. I Nagrodę Hanysa ty. I Hanysa od kabaretu Rak dostał. Także mogę ci rękę uścisnąć i wiem, że mi zegarka nie podpiedyną. Dziękuję ci, Dareczku. Czekaj, bo jeszcze robią zdjęcia, bo nie uwierzą normalnie, żeś ty z Gorolem z Sosnowca się zdjęcie zrobił. Słuchajcie, weźcie to, ocenzurujcie potem, nie? Proszę państwa, jeszcze mogę ci, Dareczku, jeszcze... Darek, świetny recital za chwilę przed państwem wykona, oczywiście, a potem będzie gwiazda wieczoru, ale to będzie chwila czasu, potrzebujemy na montaż zespołu i tak dalej. I w tym czasie zaproszę państwa do Czornego Jepa i tam będę wciskał płyty i będę sobie robił z wami zdjęcia, dobra? Okej? Okay? A na razie przed państwem Dariusz Niebudek! Dzięki, Krzysiu Anke. Ty się schachor, bądź, wiesz co, ale Krzysiu, chyba że jest normalnie na diecie. Ta dieta co, bo nie urósł za bardzo, nie? Słuchajcie, taka dieta normalnie, że jeszcze słyszał, że śpiewa dzwon. Głos ma dzwon. Witam serdecznie wszystkich chorzowian i miejno chorzowian. Cześć! Witam serdecznie, kłaniam się nisko kapeluszem do ziemi, po polsku. Chudrzech prawie dostał dzisiaj się od pani Alfredy. Znacie panią Alfredę? Wszyscy w Chorzowie znają Alfredę, a najbardziej się ją boją wszyscy kelnerzy i kucharze w Chorzowie. Znacie ją, nie? Znacie na pewno Alfreda. A Krzysiowi muszę powiedzieć jedna rzecz, że Krzysiu zawsze przezywo, że przyjeżdżą autem z rejestracją sosnowiecką. Słuchajcie, dzisiaj przyjechałem autem od mojej siostry i nie jest to rejestracja sosnowiecka, ino rejestracja kielecka. Nie, bo jak to mówi, gadają, słuchajcie, jest Richtig Blank Gorol. Richtig Blank Gorol. Urodził się w Kielcach, mieszkał w Sosnowcu. Jak to go to nasz wspólny kolega Bogdan Kalus, kumulacje. Słuchajcie, trochę jest stremowany, bo Chorzów to jest poniekąd pierwsze moje miasto, jak już poznał na Śląsku. Przyjechał do Chorzowa w 1800... Dawno, dawno temu. Jeszcze były dwie huty, Batory i Kościuszko, dzisiaj no same muzea są, nie? Znaczy nie, Batory jeszcze chodzi, nie? Działo jeszcze, werk idzie. Słuchajcie, ale w ogóle czuję się fest związany z Chorzowem, sam że w Mieszku i na Klimzowcu, nie? Iza, jest tam Iza Malik z Teatru z Chorzowa, na pewno jest. Na pewno wszystkie moje koleżanki, koledzy przyszli, żeby pośmiać się, jak ten Niebudek będzie występował. Słuchajcie, także czuję się fest związany z Chorzowem, fest. Kupa Loczek sam mieszkał, robię w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Chodzicie czasami do teatru? Kto chodził do teatru? Powiem wam, 10 osób na 3000 nie ma źle. Nie ma źle. Ja wiem, że reszta się może przyjdzieć choć do teatru, nie? Ale przyjdźcie kiedyś na spektakl. Przyjdźcie, co wam zależy. A po spektaklu przyjdźcie się przywitać. Słuchajcie, przyjechałem, tak powiedziałem, w latach 80. poprzedniego tysiąclecia, stulecia. I w tym Chorzowie zaczęło się wszystko, cała fascynacja Śląskiem. Do tego stopnia, że wszystkie Ślązaki uczyli się mówić po polsku, a ja na opa. Uczyłem się gadać po śląsku. Bo się gadam, jakbyś pojechał do roboty do Francji, to bych się musiał nauczyć parlać po francusku, nie? Jakbyś pojechał do roboty do Anglii, to bych się musiał nauczyć spikać po angielsku. Jak do Hiszpanii, to ablać po hiszpańsku. Jakbym przyjechał na Śląsk, gadam, nie, ja jest gościem tu na Śląsku, a oni są u siebie. Ja się muszę nauczyć gadać po śląsku. Całkiem nieźle mi poszło, nie? Wiecie, że dostał w łeb od razu od Ślązoków. Korolu, Bierzyński, nie kalecz tygodki. Słuchajcie, a ja nic, normalnie tako ojla, a ja wracam do nauki. W hefcie, że się pisał te ausdruki, pisałem i że się uczył. I nie najgorzej idzie. Ale jedną z pierwszych fascynacji była muzyka. Była taka piosenka śpiewana przez zespół 2 plus 1. Pamiętacie? Na pamiątka nam któraś rocznica Powstania Śląskiego była i oni śpiewali taką piosenkę Czerwone... Co? 10 punktów. Czerwone słoneczko. Czerwone... Pamiętacie ta piosenka? Słuchajcie, pewno tekstu nie pamiętacie, ale przynajmniej la 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 razem zaśpiewamy, dobra? Zaśpiewacie ze mną. To zaczniemy od Czerwonego Słoneczka zespołu 2 plus 1. O! Jest, go. Możemy się pokolewać.
zachodzi czerwone słoneczko, a ty jesteś z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty jesteś z nami. Maszerujesz, dojeżdżali nasi twarzy. Hejda, hejda, hejda. Maszerujesz, dojeżdżali nasi twarzy. Hejda, deru, deru. Całkiem nieźle żyć, kołysza mi się. Musi zapłacić. To przy tym wielkim powstaniu w 19 roczku szli za tobą jak za wielką panią na całutkim Śląsku. Szli za tobą jak za wielką panią na całutkim Śląsku. Chłopcy szli na całym Śląsku na zipan. Hejda, hejda, hejda. Na całutkim górnym Śląsku na zipan. Hejda, deru, deru, da. Ciebie kordony, liczę losne bramy. Biły w ciebie gromy i pierony, a my ci śpiewamy. Biły w ciebie gromy i pierony, a my ci śpiewamy. A my z domu ci śpiewamy na zipan. Hejda, hejda, hejda. A my z domu ci śpiewamy na zipan. Mocne jak kamień. Nie zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Nie zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Nie zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Nie zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Śląsk, Górny Śląsk i nie ino. Pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych i nieznajomych, co tak fajnie do mnie uśmiechają. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie wspaniałej ekipie dźwiękowców, akustyków. Słuchajcie, ci, co się tak fajnie uśmiechają, ja się przed chwilą dowiedziałem, słuchajcie, że tutaj jest reprezentacja z Dolnego Śląska też. Są jeszcze Dolne Ślązaki, czy nie? Są jeszcze Dolne Ślązaki. Skąd jeszcze, żeście są? Z Wrocław. Wrocławia, stolica Wielkiego Śląska, słuchajcie, kiedyś stolica normalnie, że wszyscy na studia, na uczelnie wyjeżdżali stąd, z Górnego Śląska, normalnie do Wrocławia, bo to było, słuchajcie, w Niemcach to było drugie po Berlinie miasto pod względem wielkości i to była stolica regionu śląskiego, prowincji śląskiej. Słuchajcie, to było coś niemożliwe, nawet Korfanty, żeby wyjechał z Górnego Śląska, ze Siemianowic i Katowic, pojechał tak, kaj, do Wrocławia, także ten Wrocław to fajnie. Za fest groja, za mocno, za głośno. To się trochę cofnijcie na bok, żeby u mnie te bębenki w uszach nie popękały. Słuchajcie, jeszcze wczoraj, że był w Rzeszowie, tam już 3 tygodnie trenuję nowy spektakl, nazywa się Kłamstewka. Przyjdziecie kiedyś na ten spektakl, jak przyjada z nimi, z rzeszowiakami na Śląsk. Przyjdziecie? Ja? Przyjdziecie. Kłamstewka, zapamiętajcie się, nowy spektakl. Słuchajcie, dzień i noc, od rana do nocy, od rana do późnego wieczora trenujemy, ćwiczymy. Słuchajcie, to już twoje, już mam tego dość, już po prostu mam tego dość. A ludzie się myślą, o, artyści mają fajnie, śpią się do południa. Gdzie do południa? Słuchajcie, o 7 powódka, o 9 śniadanie, o 10 startujemy, o 10 wieczór kończymy, na czworaka wracam do domu. Dobrze, że kpitną na weekend, słuchajcie, nad morze, żeby się pożegnać ze słońcem, z wakacjami, no i z może po prostu pożegnaj się. Słuchajcie, dobra, ale my są tutaj w koncercie Teresa Werner i przyjaciele. Cieszę się fest, że jeszcze o mnie pamiętają, że mnie zaprosili do tego koncertu i to po kim? Po Krzysztofie Hankę. Dzisiaj jeszcze Mirek Szołtysek śpiewał, ja? Fajnie było. Fajnie było. Jomirka Szołtyska, znam, słuchajcie, jak był taki mały jeszcze bajtel. Urósł trochę, nie? Urósł trochę. Słuchajcie, Krzysia też znam Hankę, jak był taki mały bajtel, ale on nie urósł. Ale go znam już 30 lat. Słuchajcie, dobra. Śpiewał taką piosenkę, nazywał się Playboy z Bytkowa.
Jeszcze tak pomyślę, on na tej diecie taki jest, śpiewał sobie w chłopiach, dzwon, dzwon, ale pamiętam, jak ta sobota w Bytkowie była w telewizji. Pamiętacie, sobota zawsze była w Bytkowie, nie? Złośliwi gadają, że to jest sobota w Odbytkowie. Ale to złośliwi. I słuchajcie, tam Wojtek Leśniak, aktor z teatru z Sosnowca, grał tego amanta takiego, nie? Do dzisiaj mu gadają, bo już jest stary, taki porządny dziadek, nie? Opa już jest. I gadają mu na wieki wieków amant. I ten Playboy z Bytkowa to był hit. I on też wam na swoim repertuarze, jak wam się ta piosenka podobała w wykonaniu Krzysia Hankę, to jeszcze wam też zaśpiewam tego. Chcecie to, Playboy z Bytkowa? Ale będziecie śpiewać? Łon mo zawsze czyste gacie. Powtórzcie. Łon mo zawsze czyste gacie. A uroda mo po tacie. A zaś dowcip po mamusi i widocznie tak być. Słuchajcie, tu pierwszy rząd na piątka. Teraz te tylne rzędy powtarzają. On mo zawsze czysty, a uroda mo po, a zaś dowcip po i widocznie tak być. I co, fertig? Śpiewamy? Dobra. A mogę się już szczeblę z ten chód? Tylko dajcie pozor, bo oślepi moja łysina. Nie, specjalnie, że ubrał peruka, słuchajcie, wszyscy. Będę się trzymała. Dobra. Playboy z Bytkowa. Lecimy. Szanowny! Pornografia dozwolona. Kolają mnie Playboy z Bytkowa. Poszaleją, szaleją kobiety. I kosztą nawet mi się podobą. I no żenić się nie chcą niestety. Czemu? Jo, bo zawsze czyste gacie. Aha, a uroda mu poddacie. A zaś dowcip, po mamusi. I widocznie tak być musi. Teraz wyśmiacie, łon bo zawsze czyste gacie. Łon bo zawsze czyste gacie. Jo, jo, a uroda mu poddacie. Aha, a zaś dowcip po mamusi. I widocznie tak być musi. Ale już dawno mi się straciło. No i fetym się trochę obrosło. Dawne felki mnie już ciepnęły. A te młode już zaś rosną. I ja mam zawsze czyste gacie. Ja, a uroda mą potacie. A zaś dowcip po mamusi. I widocznie tak być musi. Everybody Susanę do kupy. Łon bo zawsze czyste gacie. I się wziąłem nawet. A uroda mą potacie. A zaś dowcip. I widocznie tak być musi. Ja wyglądam, jak wyglądam. Wszech fajniejszy jest od szympansa. Nie dorówno mi żadnym Belmondo. Dziąży, to wasza ostatnia szansa. Everybody, ja mam zawsze czyste gacie. A zaś dowcip po mamusi. I widocznie tak być musi. Teraz my, łon bo zawsze. Łon bo zawsze czyste gacie. A zaś dowcip po cię. Świetnie. A zaś dowcip po mamusi. I widocznie tak być musi. I ślus. I ślus. Coraz więcej ludzi się fajnie, to macie ten Chorzowie. Powiem wam, że ten Chorzów się przez te 37 lat zmienił fest. Zmienił się fest. Jest podobno taka idea, żeby rynek odbudować. Bo ta droga nad rynkiem
Trochę nie za bardzo dędny, nie? Ale słuchajcie, jeszcze chwila i oni tu wybudują jeszcze podziemną drogę, to będziecie widzieć, te Chorzów to jest takie miasto. Takie miasto, słuchajcie, jeszcze macie ruch Chorzów, co tu dużo gadać. No. Co? Stadion! A stadion też potrzebny? No, no nie, słuchajcie, ale ta drużyna to legenda, historia, no. Cieślik, a słuchajcie, a Wilimowski, znacie takiego futbolera, nazywał się Ernest Wilimowski? Słyszeliście o nim? On grał kiedyś w ruchu Chorzów. Przed wojną. Nie znacie takiego? Słuchajcie, facet strzelał w dwóch szpilach w pierwszej lidze Polsce po 10 bramek w jednym szpilu. Dwa razy. A w reprezentacji Polski zagrał 20 razy, a strzelił 22 bramki. Takie średnie nie ma nigdy na świecie. Tak, i to był z Chorzowa, Ernest Wilimowski. To się poczytajcie. Dobra. Słuchajcie, chcę wam teraz powiedzieć tak, że człowiek kończy szkołę teatralną, jeden kończy szkołę muzyczną, akademia muzyczna, żeby zrobić karierę. Ale dzięki Bogu i telewizji są takie programy Talent Show. I lat temu pojawił się pierwszy taki program, był Idol. Pamiętacie Idol? Mam talent i Idol. Pamiętacie takie programy, nie? I tam nie szło tam się przejmować, że tam szkoły nie kończyło, nie? Szło się do programu, potem się było gwiazdą. Słuchajcie, ja tak patrzę na ten i tak się gadam, kurde, ja też chciałem być gwiazdą. Ja też chciałem być gwiazdą i coś poszło nie tak, ale jeszcze mam szansę zgłosić się do Idola. Słuchajcie, na melodia Azzurro, takie włoskie piosenki, zaśpiewałbym piosenka o talent show pod tytułem Idol, o Furgao. Jak to się godo przeminęło z wiatrami. Ale dobra, Jerzech Fertig, zaśpiewacie ze mną? A idolów dużo jest. Stanowiłem sobie sławę i na estradę czarować tłum. Iść z Klaudią Schiffer gdzieś na kawę, z Bogusiem Lindą wychylić rum. Jak sobie o tym pomyślałem, to zaśpiewałem i wszystkim tak. Akurat jestem przystojny jak pazura, każdy to wie. I laski już na mnie lecą, one dobrze wiedzą to, że gdy się chce, ja mogę każdą dzisiaj mieć. Bo maczą jest ze mnie fest, wnet jasno, zostanę gwiazdą i zobaczycie, jaki ze mnie gość. Choreografia. Rozdawał będę autografy, bo i w serialach też będę grał. Fanki mi będą rzucać kwiaty, bo ja zaśpiewam, tłum będzie dał. Jak sobie o tym pomyślałem, to zaśpiewałem se jeszcze raz. Akurat jestem przystojny jak pazura, każdy to wie, no nie? I laski już na mnie lecą, one dobrze wiedzą to, że gdy zechcę, ja mogę każdą dzisiaj mieć. Bo maczo jest ze mnie test, wnet jasno, zostanę gwiazdą i zobaczy się, jaki ze mnie gość. Choreografia. Niestety idolem nie zostałem, bo ktoś z komisji wykrzyknął dość. I choć tak bardzo się starałem, to usłyszałem, ty ryczysz jak łoś. Lecz wy mój talent dobrze znacie, więc zaśpiewajcie wraz ze mną na la la. Każdy to wie i laski
łaski już na mnie lecą. One dobrze wiedzą już, że jestem chcę. Ja mogę każdą dzisiaj mieć, bo maczo jest ze mnie fest. Wnet jasno, zostanę gwiazdą i zobaczycie, jaki ze mnie gość. I love you, szyty. Dobry gość! Chcecie? Trochę się nie mogłem skupić, bo tu dziewczyny po prostu posyłały mi kusiolki. Normalnie takie kusiolki, słuchajcie, że z serca, normalnie ja jest trochę słaby, wiecie, ale nic, to zarobię, dojdę do siebie. No to była piosenka napisana przez Roberta Talarczyka. Pamiętacie takiego aktora z Teatru Rozrywki w Chorzowie, Robert Talarczyk? A teraz jest dyrektorem Teatru Śląskiego w Katowicach.